Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic. No i tak powiem wam tyle, że wczoraj właśnie byliśmy w końcu u Gomeza, w końcu tam się dostałem. Niejaki Gomez powiedział, on tam na zasadzie instynktu stwierdził, że jestem dobrym człowiekiem tak naprawdę, żeby tutaj zajmować się różnymi sprawami starego obozu. No i właśnie on wysłał mnie do niejakiego Kruka, który dał mi pierwsze zadanie i ogólnie mamy teraz pójść do obozu na bagnie, tam gdzie są ci ludzie, którzy wierzą w niejakiego śniącego. No i właśnie tam będziemy musieli się niedługo wybrać, jednak na razie dzisiaj chcę jeszcze tutaj posiedzieć. No i moi drodzy, my ogólnie nie zwiedziliśmy jeszcze tutaj tego górnego pierścienia w starym obozie. I nie wiem czy wiecie, ale my mamy list od magów, który musimy w ogóle wręczyć tym magom. Magowie, z tego co mi się wydaje, są gdzieś w tamtej części tego górnego pierścienia. No i tak, jeszcze taka nowość moi drodzy, taka informacja dla was, to, że właśnie wczoraj łaziłem sobie, oczywiście bez nagrywania, tutaj po tym starym obozie. No i nie chcę się tak za bardzo tym chwalić, ale połaziłem sobie po niektórych tutaj chatkach i sobie troszeczkę pokradłem. No i powiem wam szczerze, że nieźle się dorobiłem z tych rzeczy, oczywiście je sprzedałem. Mogę wam powiedzieć, że teraz mnie stać na tą ciężką zbroję cienia. Fajna ona jest dosyć, tylko że zobaczcie ile ona kosztuje. Mogę dostać taką zbroję jak twoja? A masz dość rudy? Chyba dostaliśmy tą zbroję. Trzymaj się. Spróbuję ją teraz założyć. Tutaj mamy, proszę bardzo. No, trochę lepsza. No i też inaczej troszeczkę wygląda. Może szału nie ma, jeśli chodzi o wygląd, ale na pewno ładniej. To jest taka pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. I jeszcze podejdźmy, moi drodzy, tutaj do pewnego handlarza. On ma takie tutaj fajne miecze. No i u niego możemy kupić sobie jakiś, no, porządny mieczyk oczywiście. Zobaczymy, co on tutaj ma. Skip. Za Gomeza! Skip to jest w ogóle, z tego co mi się wydaje, jak oni tam się nazywali? Pirat z Gothica 2 Noc Kruka. Skip. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Świetnie, zobaczmy co on tutaj ma. O, zobaczcie, ma trochę strzał. Wiecie co, ja może ich trochę kupię. Nie dużo, ale trochę. No, z 80 niech będzie. No i zobaczmy co on tutaj za miecz ma. Tutaj jest wymagana siła mała dosyć, więc chyba kupię miecz bojowy. No i musimy mu oczywiście za to zapłacić. 191. Wolno się tutaj handluje, tą rudę musimy oczywiście przerzucić na drugą stronę i zobaczcie, że tak szybko to nie idzie. Jeszcze parę. Okej, tyle. Teraz przechodzimy na ten środkowy. Enter i dajmy przyjmij. Dobra, załóżmy ten mieczyk, miecz bojowy. Brakuje ci 3 punkty siły, nieźle. Chwila. Mam tyle punktów nauki, że mogę wykorzystać na siłę. Raz, dwa, tam podejdziemy i się nauczymy. Chyba Diego, z tego co mi się wydaje, uczył nas siły. No i dzisiejszy odcinek, moi drodzy, tak właśnie przeznaczymy na zwiedzenie tutaj tej części tego zamku. No i do tego jeszcze fajnie by było, żebyśmy wręczyli ten list. Za Gomeza. Możesz? Tak, on uczy siły, świetnie. Dajmy siła plus 5 jak na razie tylko. Tyle mi powinno wystarczyć. Wróć niedługo. Dobra. Trzymaj się. Załóżmy go. Za Gomeza! Oj, 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 chwila. Się może odwrócę, bo na niego klikam. Miecz bojowy. Brakuje ci 3 punktów siły. Przecież się nauczyłem 5 punktów. Czekajcie, wymagana siła 13, tak? Tu jest napisane. Tak. A ja mam wymaganą siłę 10, to co, nie nauczyłem się niczego? A punktów mam ile doświadczenia? Punkt umiejętności 5. Chwila, czego ja się kurczę nauczyłem, bo już nie ogarniam. Siła 10, może zręczności się nauczyłem, zobaczcie. Dobra, może jeszcze raz wczytam grę. I raz, dwa to kupię, dużo roboty nie ma. Przy okazji sobie będziemy zwiedzać oczywiście miasto, ten zamek. Jeszcze oczywiście raz kupię.
I się przy okazji u niego nauczę. Dużo roboty nie będzie, ale mi się zdaje, że się nauczyłem najprawdopodobniej, moi drodzy, chyba zręczności. Ile mam teraz tej zręczności? 10, tak, musiałem się nauczyć zręczności. Miałem 15 jej. No i właśnie, nie wiem dokładnie komu tam trzeba będzie przekazać ten list. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej Miltenowi, bo on tam na pewno siedzi. To będzie oczywiście nasz późniejszy kompan, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak sami wiecie, Milten nam towarzyszy aż do Gothica trójki. Dobra. Tak, ja się chyba nauczyłem zręczności. Dajmy siła plus 5. Świetnie. Jesteś ten. Wróć, nie. Trzymaj się. Dobrze, załóżmy nasz pancerz. Okej. Już lepiej. No i tak proponuję pozwiedzać sobie od podstaw, moi drodzy. Zaraz ten miecz kupię. Może najpierw chodźmy na prawo. Skorpiona. Za Gomeza! Nie wiem dlaczego, ale zobaczcie, że oni są ogólnie... Przepuść. Ci ludzie mało gadatliwi, to mnie trochę irytuje. Bardzo prawdopodobne, żeby z nimi porozmawiać, musimy mieć jakąś wyższą rangę, jeszcze wyższą. Może jakimiś będziemy elitarnymi strażnikami. To wtedy oni nas może przyjmą tutaj. Naprawdę nie mam pojęcia. Wiecie, to jest na razie strój cienia. Ciężki strój cienia. Siekacz też on nie będzie ze mną gadał. Ale pan też ma zarąbisty. Siekacz też nie gada. Ale głównie chce się skupić właśnie na magach. Dobrze, podejdźmy jeszcze do tego ciula. To jest jakiś kobal jeszcze. Dobra, mieczyk. I trochę strzał bym kupił. Szkoda, że nie ma żadnych bełtów on. To mnie najbardziej irytuje. Dobra, tyle styknie. I szybko przełóżmy. Więc teraz podejdziemy do magów, moi drodzy. Zobaczymy, co u nich słychać. Chwileczkę. No i trochę przesadziłem chyba. 171 tutaj widzę, że jest. Dobra. Przyjmij. No i zobaczmy, jak ten miecz wygląda. No jednoręczne, szału nie ma. Praktycznie go nie widać. Tutaj mamy jakiegoś strażnika. Kolejny strażnik, tam jeszcze jakiś ciul na górze siedzi. Tutaj chyba nie ma tej palisady, no zobaczcie, nie ma. W ogóle jak tu wysoko jest, zobaczcie, masakra. Jakoś wyżej się wydaje. Okej. Dobra, więc w takim razie podejdźmy do magów. Miltena mamy. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Szukam arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Dajmy to może. Najpierw chcę dostać moją nagrodę. Koristo każe Torezowi wydać ci nagrodę, jak tylko obejrzy ten list. Jestem sługą Innosa. Nigdy nie kłamię. A teraz daj mi ten list. Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. To nie mój problem. No okej, czyli zobaczcie, że to jednak ten list trzeba wręczyć Xardasowi. Nieźle. Jednak do niego się tam łatwo nie dostaniemy, bo jak sami słyszycie, że jego wieża jest cała oponowana dookoła są orkowie. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. To się chyba nigdy nie skończy. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu.
Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Koristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. No okej, to czyli taka nowinka, moi drodzy, żeby tutaj się przyjąć, musimy być no trochę ważniejszym jeszcze. Tu mamy Toreza. Witaj! Witaj, magu. Niech Innos zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Przyjemnie. Poszukuję magicznych ksiąg. Co mi stanął? O proszę, zobaczmy, co on tutaj ma. Mądrość bogów. Nie wiem za bardzo, co chodzi. Nie spotkałem się jeszcze z takim czymś. Mamy światło, uzdrowienie, ognisty pocisk. Więcej czarów on nie ma. Ile takie one są warte? No trochę są, jak widzicie. Może kupimy sobie kiedyś parę. Może sobie kupię na razie trochę miksturek leczniczych. Cztery, dajmy. A weźmy wszystkie. Trochę tej rudy jeszcze mam, więc mi się to przyda. 200 sztuk złota. Nieźle, kurde, ceni się. Jezu, jak ten handel mnie tutaj irytuje. Chyba, że jest jakiś inny sposób, którego jeszcze nawet nie wykminiłem. Nie wiem, naprawdę. Przyjmij. Potrzebuję większej mocy magicznej. Co powinien zrobić, żeby zostać magiem? Szukam arcymistrza magów ognia, co słychać w świecie magii. Przyniosłem list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Od razu wiedziałem, że będę. O, proszę bardzo, pierścień zwinności, trzy zwoje, kula ognia i esencja ducha. Maksymalna mana plus 5. Tu esencja ducha, esencja ducha. Chciałbym dostać ten napój. Mądra decyzja. To najcenniejszy z przedmiotów, które mogłeś wybrać. Wypij ten napój, a twoja siła znacznie wzrośnie. Siła? Tam było co innego chyba. Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Zapytajmy się. Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem Koristo, jeśli znajdzie czas, żeby cię wysłuchać. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena, a teraz znikaj. Okej, widzę, że chyba... Witaj! Na razie nie chcę z nami już za bardzo porozmawiać. Pogadajmy jeszcze z Rodriguezem. Witaj, przyjacielu. To nie mój problem. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Kurierami... Nie wiem, czy możemy tu ogólnie wejść, ale chyba nie. Witaj. Do zobaczenia. Nie, na razie chyba nie możemy. No dobrze, moi drodzy, ja bym jeszcze proponował, żeby ten odcinek nie był taki króciutki. Pójść na chwileczkę poza obóz i na chwileczkę na coś zapolować. Ja bym przy was przetestował właśnie ten miecz oraz ten pancerz. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało, ale wiecie co, na razie się może prześpimy. Bo nie wiem, ile czasu do nocy. Okej, tutaj się ładnie, elegancko prześpimy. No i chodźmy na jakieś ala polowanko malutkie. Sprawdzimy, czy faktycznie ten pancerz robi swoje. Wiecie, na pewno bym nie wygrałbym z jakimś cieniostworem lub z czymś w tym rodzaju. Ale wydaje mi się, że na spokojnie powinienem dać sobie radę z takimi podstawowymi stworami. W zasadzie mogłem już powoli kierować się do tego obozu na bagnach. No bo tam musimy oczywiście wykonać nasze kolejne misje. Jednak wydaje mi się, że ja tam pójdę po prostu bez nagrywania odcinka. I ewentualnie jutro będziemy od razu się widzieć z tamtego miejsca. Dobra, zobaczmy na ścierwojadzie. O mój Boże, nieźle. Wow! Ej, to mi się podoba, serio! Nie spodziewałem się, że aż taki będzie pocisk.
Teraz jeszcze dwadzieścia punktów nauki muszę zdobyć. No i wtedy, moi drodzy, będę mógł w końcu najprawdopodobniej wykminić mistrza, jeśli chodzi o broń jednoręczną. Wtedy będziemy mogli się już tego nauczyć. Już tak mi się wydaje, że będę mistrzem. Już mam broń jednoręczną 10%, ale jestem mistrzem na tą chwilę. No ale jeszcze bynajmniej na pewno się możemy nauczyć troszeczkę. Albo już jestem mistrzem. Naprawdę, nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Ale naprawdę teraz łatwiej się walczy z tym mieczem, nieźle. 4 ścierwojady. Zobacz, jak mało obrażenia mi one zadają. Nieźle. Dobra. No teraz jest naprawdę wszystko bajeczne. Jest od razu łatwiej. Przyjemniej aż się walczy, naprawdę. Teraz to możemy pójść sobie na prawdziwe polowanie, a nie tak jak przedtem. Kurczę, naprawdę to jest ogromna różnica. Jeszcze się kawałek przejdziemy. Może natrafimy na jakiegoś cięższego stwora, ale widzę, że tutaj już jesteśmy w tym miejscu, a tutaj chyba łaziłem. Bo my wyszliśmy na wschodnią bramę. Tak, to jest wschodnia brama właśnie, no i tutaj leżał niejaki martwy Nek. No dobrze, moi drodzy, więc jak sami widzieliście, pancerz naprawdę robi swoje, tak samo ten miecz też robi niezłą masakrę, niezłą rzeźnię, więc na pewno teraz ta moja rozgrywka będzie o wiele łatwiejsza. No i co, moi drodzy, według mnie w tym odcinku to by było na tyle. Tak sobie troszeczkę połaziliśmy, w końcu oddaliśmy ten list magom ognia. No i już od jutrzejszego dnia będziemy w końcu wykonywać no misję główną oczywiście. Będziemy właśnie musieli zdobyć pewne informacje właśnie w obozie tych nekrofili, że tak to nazwę. No i wtedy musimy te informacje przez nas zdobyte musimy te informacje, które zdobyliśmy, później przekazać niejakiemu Krukowi lub Gomezowi, już nie pamiętam dokładnie komu, ale najprawdopodobniej Krukowi. No i wszystkiego, co się dowiemy, musimy po prostu im powiedzieć, no i może nam się w końcu uda wykonać tą misję i ewentualnie Gomez nas będzie awansował na jeszcze jakiś wyższy stopień. Dobrze, więc to było na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, no to serdecznie zapraszam do lajkowania oraz komentowania. No i nie zapomnijcie także o subskrypcji mojego kanału. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!